Znaczy Twitch mi wyrzuca, wyłącza mi Striblaba, który pogrzebałem w DNS-ie, w konfiguracji. Nie wiem, czy to coś da, zobaczymy. Mam nadzieję, że tak. Zobaczymy. Odpalamy i sprawdzamy. No już długo nie posiedzę, bo prawie 9, no ale co zrobić, no. Pół godziny mi zajęło sprawdzenie, co tu się dzieje. Jakieś smętne jaja po prostu. To chyba dobry znak, bo mi skasowało adresy. Miejmy nadzieję, że to dobry znak. Chociaż restream mi pokazuje, że jestem offline. Chyba jednak nie, bo jakiegoś viewera mam. O, Krejszo, co tutaj się dzieje? Ty nie... A, subskrybowałeś. Dzięki wielkie. Nie wiem, na czym w ogóle polega ta subskrypcja, ale fajnie, będziesz moim pierwszym subskrybentem. Więc super. Ale coś mnie wywala, więc... Dobra. Zgłupiałeś, nie masz na to pieniędzy wydawać tylko na mnie. A, kupię ci coś za te 5 dolców najwyżej potem. Będziesz coś chciał, jakąś grę. Ale to naprawdę nie trzeba było, stary. Ja nie wiem, czy masz pieniądze na to. No, tak się umówimy. Taki będziemy mieli deal. Może jak dostanę 5 doców, to ci coś za to kupię. Tak można zrobić. Muszę zasłonić na chwilę. Będę hasło wpisywał. Dzisiaj oglądałem jakiś kanał z Larą Croft Polską. 200 osób to oglądało. Nie wiem, jak można coś takiego oglądać, naprawdę nie. No, schodzi na psy świat growy, nie? Sasha. A ona jest w jakimś Team X-ie? Pewnie jest taki straszny team. Nie, po prostu włączyłem, bo mówię. Nie wiem w ogóle dlaczego miałem to ustawione. Aha, bo chyba czarny Wiki to oglądał. Chciałem zobaczyć, co on ogląda. No i przyszła ta kobieta i zaczęła coś tam opowiadać, i po prostu to było tak straszne.
No nie, nigdy takim streamerem nie będę, nie? Wolałbym przestać streamować, nie? Po prostu wolę streamować dla jednej osoby, albo nawet dla nikogo, niż robić takie numery, nie? Możliwe. Jakaś Lara Croft polska oficjalna, ale tak nie wygląda Lara Croft i ja nie chcę, żeby ona mi się kojarzyła z Lara Croft, nie? Straszna była. Kurde tej, ja muszę zmienić hasło, bo te hasło mnie dobija tutaj, nie? Dobra. A jak ci się podoba Genshin Impact? Według mnie wygląda super. Darmówka. Co tu się dzieje? Otwieramy. No dali. Nie mam czasu za dużo. Miejmy nadzieję, że teraz mnie nie wywali, no. Pisałem do ciebie, że graliśmy w Gran Turismo i żeś nie odezwał się. Nie wiem, kiedy to było. W sobotę chyba. Sorry, Grand Theft Auto. Gran Turismo też gram, bardzo lubię. Na Playu 4. Dobra, teraz akurat zwiedzamy miasto. Zwiedzamy miasto, coś tam, miasto wiatrów i coś tam. Jak tak pokazuje questy, to nie jesteś w stanie nie trafić. Bart Sansa, co słychać? Aha, okej. No dobrze. No dobrze. Zmieniłem rodzaj połączenia z internetem. DNS-a zmieniłem, numer. Oj. Zobaczymy, czy to coś da. A już chyba 3 czy 4 osoby wchodziły, a tu Bóg i mi ucięło. Tam iść do zamku? Okej, jeśli tak chciałem tam iść. W ogóle fajne to miasto. Wszystko jest takie, jest naprawdę open world, nie? Jest naprawdę fajnie to zrobione, nie? Grafika jest trochę lukrowana i trochę anime, ale... Bardzo mi przypomina mi bardzo Zeldę... No to jest roleplay też, nie? Ale... Ta. Kolejne właśnie, ale te bardziej przystępne. To taka odskocznia od EverQuesta. No EverQuesta to już w ogóle nie jarzysz. A to jest... Co tu się dzieje? A ta jest prześlicznie zrobiona ta gra. I naprawdę ładnie chodzi.
Fajne są walki. Może zmieniać postacie. Proszę bardzo, mam łuczniczkę. No wiem, wiem. Trochę to wszystko lekko dziecinne, ale uwierz mi, że grają. Co, gdzie ty biegniesz, dziewczynko? Obiegła. Ale walczy się fajnie. No, ale z kim mam tu zagadać? W mieście zawsze jest nudno, ale poza miastem są akcje. No, dawaj prezent. Może być. Nie wiem, co to jest, ale okej. Outriders use them to ride the wind, and the people of Mondstadt love using them too. Świetnie. Ona się nazywa Amber. You here to give it to you, so you can experience it right away. Oh, you're really excited about these wind gliders, huh? Well, that's because the wind is the heart and soul of Mondstadt. Nie, nie wiem. Nie wiem teraz. Teraz zobaczę. Amber, nie wiem. Nie wiem, nie sprawdzałem tego. Tak, bursztyn. Albo imię żeńskie. Właśnie tutaj mamy przykład imienia żeńskiego. Alrighty then, enough talk. Let's give it a whirl. It's easy to use, but you still need to pay attention to my instructions. Ta, multi. No właśnie się do mnie dołączył. O matko, będzie latanko. Nie, boję się. Takie mam. No, nie, dobra gierka jest. Można pograć razem. Już mam jednego znajomego, mam syna mego kumpla, tego Piotra ze mną kiedyś grał. On ma 50 któryś level już. I to można mieć masę postaci, nie tylko dwie. Wiara tutaj ma masę postaci. Tak, szybowanko bardziej, no. To masz rację. Dobra, i co teraz? Mam wrócić gdzieś, gdzie mam się... Świat jest naprawdę prześliczny, nie? Mogłem tam polecieć w ogóle, nie? No właśnie. No tu daleko nie polecę, ale no okej. Dobre to jest. Już lecę do ciebie. No ja mam też na komórce i moja komórka akurat to ciągnie jeszcze. Jestem pod wrażeniem, że tak dobrze wygląda na komórkę, nie? O, jest smog. Już był raz. Był w lesie. Smog, smog. Fajny taki. Dużo ma skrzydeł w ogóle. O ludzie, zadymiacz. Ale nasz protagonista się go nie boi. Nie boi się go, bo on jest w ogóle z innego świata. O! Dobrze, że te skrzydła dostał. Kiedyś miał moce, teraz już nie ma, bo mu wzięli. I siostrę mu wzięli.
też. Ale nie będę ci... Dobrze wygląda, no. A no właśnie, wiesz to. I'm preventing your fall with the power of a thousand winds. Now, concentrate. See yourself grasping the wind. Harness its energy. Who said that? A to energię ładuje w niego. Teraz uratuję miasto przed smokiem, to będę herosem w ogóle. Taki niby boss tam. Żaden boss, tylko taki wstęp do bossowania bardziej. Poleciał. No, ale fajnie upgrade'uję sprzęty, fajne, ostatnio tam się uczyłem gotować czy coś, też fajnie zrobione. Fajne są w ogóle akcje w... Kto to? Tym też się będzie grało w ogóle. Are you a new ally? Or a new storm? Storm Terror is attacking Mondstadt itself! Kaya, Traveler, you've come at the right time. We must... Hold on, Amber. Are you perhaps forgetting to introduce us? Oh, right. This is Kaya, our cavalry captain. These two are travelers from afar. Dahut and Paimon. Is that all we know of them? Long story short. I see. Welcome to Mondstadt. Though you haven't arrived at the best of times, cześć. I'm afraid. Co słychać? Wejdź w Noxie. Też grasz na... Genshin Impact'cie? Coś mi się wydaje, że nim też będę grał chyba. Tą postacią. I'm not really sure why you're looking for the Animo God. But everyone has their secrets, right? Relax. I won't press you for more. Jak widać, nie? Tak sobie przykleiłem na razie. Chcę zobaczyć, jak to będzie wyglądało i tak zaczynam grać na tym, no. First and foremost, on behalf of the Knights of Favonius, I would like to extend our thanks to you for your help just now. Your fight to defend the city against the dragon just now was witnessed by no small number of citizens. The acting Grand Master of the Knights of Favonius is also very interested in meeting you, and formally invites you both to our headquarters. No, będzie gadka z Knights of the Feniusem. A ty co, jakie wrażenia? Długo już grasz? Na gierce? A, no to już trochę jest, nie? Mamy tam 15. Przed chwilą się ziomek do mnie dodał, którego znam, znaczy bardziej z jego ojcem grałem, ale z nim też nie raz i ma 50 tam, który się dołączył do moich znajomych. On też widziałem na Discordzie, że pogrywał w to. No ale 45 to też wystarczy. Jak się gra ogólnie? Czy czujesz właśnie, bo ja chciałem zobaczyć, czy ta gierka jest warta tego, żeby w nią więcej grać. Czy mi się znudzi, bo ja gram trochę inne RPG. Teraz gram w EverQuest'a na przykład starego. Ale ja ogólnie lubię wszystkie dobre gry tam, nie? I tam trochę narzekają, że jest ten gacha system jakiś, właśnie jakiś losowań i tak dalej.
No, ale z drugiej strony mówią, że jest dobra gra, nie? Z tego co czytałem. Więc... mam nadzieję, że mi się nie znudzi za szybko, albo że nie wyjdzie z tego jakiś pay to win chamski. No z tego co czytałem, to niby nie jest to pay to win. No właśnie, tylko robisz jakieś daily questy, nie? Jakieś taski i tyle, nie? No ale jakieś tam dugeony czy coś można robić, nie? Czy jakieś tam dugeony albo jakieś tam... w jakichś grupach tam robić jakieś rzeczy. Chyba coś takiego tam się da robić, nie? I nowy chyba kontynent jest, czy coś? Czyli koło 40 levelu zrobić wszystko w grze, tak? Bo tam mówią, że to jest ten... Ile trwa ten main quest główny? I od kiedy można grać z innymi graczami? Takie mam pytanko jeszcze. To piko cały czas. Od 16 levelu chyba. No ja mam teraz 15 chyba, bodajże, jeżeli się nie mylę, nie? A 20 to jest cap na tą postać? Więcej nie będzie można zrobić niż 20 level? Aha. Gdzie jest czwarty level? A tutaj Adventure Rank, a faktycznie. A tamto co to było te 15 na 20? To Adventure Rank jest rankiem, rozumiem. A tamto to co to jest te 15 na 20? Czyli ty masz Adventure Rank 40, tak? To rozumiem. No to trochę jest do pogrania jeszcze. Okej. No dobra. A od 16 mówisz, że niby z graczami można grać. To też dużo jeszcze do grania, żeby 16 zrobić. Muszę poczytać o tym. Zresztą... jedną z moich głównych cech to jest to, że ja wolno gram we wszystko. This seems to be the Knights of Favonius headquarters. Let's head in. A ten 16 to co to jest, mówisz? No okej. Jean, what's the hurry? I thought we agreed to meet them here. There have been sightings of storm terror outside the city. Once we meet, we must... Relax. I'll lend a hand when the time comes. Jean, I've brought them. Ale ekipa.
16 poziom AR, czyli inni mogą wbić do CB, do świata i ci na przykład pomagać albo kraść surowce i kwiatki. O ludzie. Ładnie. Mondstadt welcomes you, Windborne travelers. I am Jean, acting Grand Master of the Knights of Favonius. This is Lisa, our resident librarian. O, pani bibliotekarka. Jak ja bym miał taką bibliotekarkę u mnie, jakbym w szkole, to no, byłoby nieźle. Are you sweeties here to help us out? You're both so adorable. Sadly, the timing is regrettable. Storm terror has caused quite a ruckus in the region since its recent resurgence. Tak, pomagają, to dobrze. Lubię, jak jest fajne community. Tak samo właśnie we Verquestie jest fajna wiara, ale tam są tacy bardziej starsi, jak tak jak ja. Tam młodzi nie grają, bo to gra przez 20-letnia to. Same staruchy, dziaduchy grają, ale wiara spoko, nie? Naprawdę. No, 45. Ale EverQuest nie był popularny w Polsce, tam sami Amerykanie bardziej grają, ale ogólnie spoko. Nie, to spoko. To u mnie, ja mam niższą średnią tutaj, co mnie oglądają ogólnie. 29 to i tak jesteś już starszy. Znaczy, jeżeli chodzi o moich, którzy przychodzą do mnie oglądać. Co tam gram. No ale ogólnie zapraszam. Fajnie, że ktoś nowy wpada. Bardzo to lubię. Zaglądaj do mnie. Jak ci się spodoba, możesz followka dać też. I zaglądać. A jak my gramy, no właśnie, albo ja gram sam na tym EverQuestie, ale wtedy to raczej Polacy nie oglądają, bo wtedy staram się tam po angielsku gadać. Bo ja w Irlandii mieszkam. A w ogóle po co to powiedziałem, to nie wiem. No ale to chyba to wspólnego z angielskim. Gram cię w auto, nieraz gram online. Czego? Że w Irlandii siedzę? No słabo jest ostatnio. Bo jest bardzo się interesuję, po co się dzieje w Polsce cały czas. Jestem na bieżąco, więc wiem, co się dzieje. Trochę się udzielam na Twitterze też, można mnie znaleźć. I jestem ogólnie dosyć antypisowski. Ale mam nadzieję, że się wszystko... Dzięki, stary. Mam nadzieję, że się wszystko jakoś... Wszystko wyjdzie na ten, na dobre. Wydaje mi się, że się kończy chyba już. Dziadersi już odchodzą powoli. Dziadersi odchodzą i czas na młodszych, takich jak ty i jeszcze młodszych, którzy będą... To już się kończy, takie klimaty tego typu, jak PiS i tak dalej, no czego nie będzie niedługo. Młodzi ludzie nie chcą takich rzeczy, nie chcą tego typu polityki. Wydaje mi się, że to wszystko to już jest końcówka tam, nie? Tak samo ten cały problem z kościołem i to wszystko, więc... Simply put, Mondstadt's elemental sphere and ley lines are now akin to a yarn ball in the paws of a kitten. For a mage, it couldn't get much worse. My skin is one elemental particle away from a full-blown breakout. If it weren't for this interference, the Knights of Favonius would have better ways to help you than just putting up missing person posters. Wzrok gdzieś. No ale tam wolniutko u mnie. Były momenty, że było trochę więcej wiary, a tak to siedzi zazwyczaj jedna, dwie osoby, trzy. Jak gram we EverQuesta, to więcej nieraz ludzi siedzi. Ale to mówię, bardziej Amerykanie, albo jacyś ogólnie obcokrajowcy. Polacy nie grają na EverQuestie. W ligę grałem, to miałem najwięcej chyba znajomych.
Ale przestałem grać. Tak grałem, bo chciałem sobie udowodnić, że dam radę pograć i nawet było fajnie, ale trochę toksycznie tam się zrobiło i przestałem. Nieraz grałem w Heroes of the Storm, tam od Blizzarda, w tego mobę. Trochę próbowałem grać w Dotę, ale ciężka jest, chociaż bardzo lubię, no ale trudna bardzo. Gorsza, to znaczy cięższa niż Liga. Ogólnie dużo gram. Też gram na Xboxie, na Playu 4, na Switchu, z mam syna. I gramy razem. Poksa. Raz tu wpada do mnie. I coś tam komentuje. Ale on tam gra na swoich grach. Albo Minecrafta nieraz gramy razem. No widziałem, że się pojawiło to. Jeszcze nie sprawdzałem do końca. No właśnie. Taki trochę też sandbox, nie? Chyba. Aha. A ty streamujesz? Mogę do ciebie zawsze zajrzeć, nie? Nie ma problemu. Jak będziesz online czy coś, to wpadnę, dam followka. Nie no, streamowanie ci się spodoba, to fajna sprawa, tylko trzeba mieć dużo czasu. Żeby ludzi było więcej, to trzeba dużo streamować. Ja zazwyczaj jestem tak jak teraz, o tych godzinach wieczorem, nieraz godzina, dwie, nieraz w weekendy trochę więcej posiedzę, ale tak to pracuję na pełnym etacie, to mam mało czasu na granie. No, lubię streamować. Zawsze się kogoś pozna, tak jak przed ciebie dzisiaj czy coś, może pogadać, nie? Jak jakaś fajna wiara, to zawsze się cieszę, że ktoś wpadnie. A jak nie wpadnie, to nie wpadnie, no. Jakimś tam wielkim streamerem to nie jestem. Pewnie jakby się działo długo więcej. I w ogóle mam właśnie z netem problemy małe, bo właśnie w Irlandii jest słaby upload. Albo kosztuje fortunę, więc często mam problemy małe graficzne, bo tak sprzęt nie jest najgorszy, ale upload jest słaby, nie? To ja ci tutaj dodam do friendsów, jak będziesz streamował, to będę widział, nie? Mało, nie wiem, 2 mega czy coś takiego. Dzisiaj DNS-a właśnie zmieniałem specjalnie, bo coś mi się w ogóle wywalało, nie? Twitch, to mi się dawno nie zdarzało. Słaby mam. No. Mało, niepotrzebnie podpisałem nową umowę, bo trochę mi było żal kasy. No, też się dziwiłem, szczerze powiedziawszy. We simply ask that you repose in Mondstadt while we help you seek out your sister. Good. In that case, we need a plan. With Storm Terror now directly attacking Mondstadt, we may have an opportunity to cut this problem off at the source. Lisa has revealed the sources of Storm Terror's power with her detection magic. Is that so? They're located in the abandoned Four Winds temples. Storm Terror's ability to whip up these kinds of storms can be attributed to it drawing power from the temples. Our objective is to deal with 3 of the 4 temples. I trust everyone understands why we are only dealing with 3. Paimon doesn't. Knights of Favonius, time is against us.
The storm is rampant. There's no point in maintaining a defensive position. All right. We need to take initiative and act before the situation escalates. Wish screen. Aha. To otwieramy w 3. No i robisz team, tak? Okej. To jest jakieś 20% mniej. Oli, kończ. A ile ja mam wishy? To są wishy, tak? 11. A skąd te wishy dostajesz ogólnie? Za co? Okej. No to wiem, że te gemy to... O, rozumiem. A możesz te postacie sprzedawać, czy nimi handlować, czy coś? To o co chodzi? To nawet nie wiem co dostałem, coś nadusiłem i... O, ludzie. I za to dostałem miecz. A te losowania masz robić, tak? Czy co? Matko. No i co teraz? To dostałem, tak? No teraz dostałem jedną postać i bronię, nie? Czy co? To dostałem już, tak? Czy mam to wybrać tutaj coś? No już boję się nadusić coś znowu, bo znowu coś spieprzę. Mam ją wdusić? Aha, okej. Okay. A, to mi zostały 3 teraz. A, ale kicha. Znaczy kicha, nie kicha. A to? Te 135 dustów? To co to jest tutaj to? Dobra. No to okej. Jakiś mag by się przydał. A ile można mieć postaci na raz? Olek.
Proszę cię. Aha. Rozumiem.